Witam, dzień dobry. Panie trenerze, poprosimy pana o podsumowanie tego spotkania. No, gratulacje przede wszystkim dla gospodarzy, którzy, można powiedzieć, zagrali bardzo skuteczny mecz. Na pewno ten wynik nie jest odzwierciedleniem tego, co działo się na boisku, bo można powiedzieć, że mieliśmy bardzo dobre fazy w tym meczu i początek, fantastyczne wejście, początek, że zdominowaliśmy przeciwnika na jego boisku. Stworzyliśmy dogodne sytuacje, po których można było lepiej to rozwiązać i później wkradło się w nasze poczynania trochę takiej niefrasobliwości. Po tym stałym fragmencie gry do teraz nie mogę pojąć, jak ta piłka przeszła pomiędzy tyloma zawodnikami, nikt tego nie wybił i z niczego dostaliśmy bramkę. No i druga połowa, gdzie naprawdę już znowu wchodzimy w obroty, bo dokonaliśmy zmian, które miały pociągnąć zespół do jeszcze bardziej agresywnej, ofensywniejszej gry. I to zaczęliśmy robić i teraz katastrofalny błąd, bramka na 2-0. Okej, zdarza się, to jest piłka i to jest gra błędów, przeciwnik to świetnie wykorzystał i musieliśmy gonić z 2-0, ale mimo tego naprawdę graliśmy dobre, a w momentami bardzo dobre spotkanie w tej drugiej połowie, że tworzyliśmy sytuację za sytuacją. Jakbyśmy tak policzyli, to chyba w 15 minut mogliśmy już poradzić 5-2, ale te wybory, ta finalizacja tych akcji niestety nie była po naszej myśli i gdzieś w końcówce jeszcze troszeczkę brak zdecydowania w tej interwencji i przeciwnik nas dobił. I na pewno to bardzo boli, bo można tak powiedzieć, po piłkarsku zostaliśmy spoliczkowani, a to był bardzo stykowy mecz. Dlatego tutaj chwała zwycięzcom, bo tutaj zagrali bardzo skutecznie, wypunktowali nas, a ja jestem bardzo niezadowolony z tego, bo dzisiaj w pewnych fragmentach zbyt dużo ogniw było na nieodpowiednim poziomie i to powodowało, że mieliśmy te swoje słabości, które przeciwnik potrafił wykorzystać. Panie trenerze, musicie zakończyć ten rok pozytywnym akcentem. Przyjeżdża do Was Sokół Ostróda, ostatni mecz. No tak, przyjeżdża Sokół Ostróda i nieważne kto przyjeżdża, my po prostu z nastawieniem wyjdziemy, żeby walczyć o komplet punktów i nie ma innej możliwości. Dzisiaj też walczyliśmy o ten komplet, zagraliśmy ofensywnie, chcieliśmy szukać bramek, chcieliśmy prowokować przeciwnika do błędów, wiele razy się to udało. No niestety, dzisiaj mecz jest bardzo niekorzystny wynik dla nas i na pewno to będzie bolało, będzie głęboko w nas siedziało, bo tak musi być złość sportowa i taka była reakcja w szatni. Ale no wiadomo, to co już za nami, na to już nie mamy wpływu, ale musimy z tego wyciągnąć wnioski i wierzę, że to ostatnie spotkanie już będzie po naszej myśli. Zagramy mądrzej przede wszystkim, bo są trudniejsze fazy w meczu, ale trzeba mądrością wtedy umieć reagować na to, co dzieje się na boisku. Panie trenerze, takie odnoszę wrażenie, pan ciągle uczy się tej drugiej ligi, poznaje drugą ligę chyba. Jak pan ją ocenia tak naprawdę? Jaka to jest liga? Jak każda liga ma swoje walory. I tak jak to można powiedzieć, ale to jest każdy mecz jest inny i umówmy się, wychodzi się jak jest 0-0, później kto tych błędów mniej popełni, myśmy dzisiaj naprawdę tych błędów zbyt dużo dzisiaj popełnili i z takim rywalem jak Wigry na jego boisku na to nie można sobie pozwolić, bo później kończy się jak się skończy, mimo tego, że naprawdę tych sytuacji było co niemiara, żeby ten wynik jeszcze odwrócić, nawet przychylić na swoją korzyść, ale to taka jest piłka. Liczy się to co w sieci, dzisiaj niestety wpadało tylko do naszej sieci i to boli bardzo. Panie trenerze, dziękujemy serdecznie, no i życzymy punktów jeszcze w roku i dużo, dużo zdrowia, bo to na czasie. No dziękuję, zdrowie oby dopisywało, a zrobimy wszystko, żeby zakończyć ten sezon kompletem punktów i będziemy na pewno o to walczyć. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo dziękuję za gratulacje, też przekażę dla zespołu. Zanim przejdę do meczu, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom OSIR-u i też ludziom z klubu i też spoza klubu zaangażowanym w przygotowanie boiska. Myślę, że te warunki, które zastaliśmy rano, a te warunki, w jakich toczył się mecz, to zupełnie odmienna sytuacja i naprawdę wielki trud i wysiłek włożony w przygotowanie boiska, które dzisiaj wyglądało praktycznie prawie że jak latem, a wiemy jak to było trudne, więc serdecznie dziękujemy, bo na pewno nam to pomogło w zwycięstwie. A wracając do samego meczu, myślę, że mecz mimo wyniku wysokiego, który nas oczywiście cieszy, nie był łatwy. Przeciwnik na pewno wymagający, który też ma aspiracje, żeby załapać się do baraży. Wigry też jako zespół na pewno z Kaliszem mają niewyrównane rachunki, bo chociażby przegrany baraż i przegrany poprzedni mecz, więc bardzo nam zależało na tym, żeby dzisiaj odnieść zwycięstwo, żeby tą twierdzę Suwałki podtrzymać.
i myślę, że to się udało. Gratuluję zespołowi, bardzo mnie cieszy nasza reakcja, szczególnie po stracie piłki, że zaczynamy pracować bardzo szybko, żeby ją odzyskać. Nie cofamy się w kierunku własnej bramki, a robimy krok do przodu, bo to jest postęp w naszej grze i dzięki temu też stwarzamy sytuację. Trener gości tutaj przed chwilą powiedział, pan Bogdan Zając, że jego drużyna piłkarsko wyglądała lepiej na początku tego spotkania. To się nie przełożyło na gole. Zgodziłbym się, że początek spotkania należał dla drużyny gości, ale też piłkarskiej oceny na pewno się nie zgadzam z tego względu, że wygraliśmy 3-0. Więc jeśli ja chciałbym wyglądać gorzej w każdym meczu piłkarsko i wygrywać po 3-0, więc moim zdaniem na pewno nie sądziłbym zwycięzców, bo też uważam, że wykreowaliśmy kilka korzystnych sytuacji i z piłką radziliśmy sobie dobrze na tym boisku. Panie trenerze, w tym roku pojedziecie jeszcze do Elbląga na mecz wyjazdowy z Olimpią. Oj, marzą się te 3 punkty kibicom, bo byłaby znakomita sytuacja przy przerwie. Tak, na pewno nie łatwy mecz. W Elblągu warunki dużo gorsze do grania, boisko trudne i też rywal, który traci bardzo mało bramek u siebie, zdobywa dużo punktów u siebie, ale myślę, z taką postawą jak dzisiaj i z takim zaangażowaniem jesteśmy w stanie przywieźć komplet punktów. Wiem, że Państwo też mają swoje pytania. Uprzejmie prosimy. Widać różnicę przy starych fragmentach gry. Mówię tutaj o rzutach rożnych. Czy to jest efekt pańskiego przyjścia do klubu? Wigry tworzą sobie zagrożenia w podejściu atakowania. Dużo nad tym pracujemy, próbujemy różnych rozwiązań. Bardzo żałuję tego rzutu rożnego, który był bardzo dobrze rozegrany w Chojnicach, a trafiliśmy w bramkarza. Na dzisiejszy mecz mieliśmy przygotowanych kilka wariantów. Jeden przyniósł skutek w postaci bramki, co cieszy. Żałuję, że nie wszystko też się udało. Też oczywiście przeciwnik się dostosował do tego. W pierwszym momencie dał aż 3 zawodników do kontry, później to skorygowali, ale na pewno chciałbym, żeby tych bramek było coraz więcej po stałych fragmentach. Rozumiem, że nie ma, tak? Więcej pytań. W związku z tym serdecznie Państwu dziękujemy. Panie trenerze, raz jeszcze gratulujemy i powodzenia w tym ostatnim. Bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia.